Wszystko zaczęło się w 1972 roku w Planicy. Wtedy po raz pierwszy rywalizowano o tytuł mistrza świata w lotach narciarskich. Tych pierwszym królem przestworzy, narciarskich przestworzy chyba można tak powiedzieć, był Szwajcar Walter Steiner. Później co dwa lata tak naprawdę rozgrywane są mistrzostwa świata w lotach i dzisiaj po raz 24 rozpoczyna się walka o tytuł najlepszego lotnika, na którą bardzo serdecznie zapraszają Marek Rudziński i Sebastian Szczęsny. 40 skoczków na liście startowej, w tym trzech biało-czerwonych. Rozpoczynamy. Amerykanin Michael Glazer rozpoczyna z 20 belki startowej na skoczni Kulm. Bardzo krótki skok, a nie lot Amerykanina, który dzisiaj w serii próbnej uzyskał 189,5 metra. Poprawił nieoficjalnie swój rekord życiowy. Startował na Mistrzostwach Świata w 2010 roku. Wtedy w drużynie Amerykanie zajęli 10 miejsce. No a dzisiaj zaczął słabiuteńko, tylko 145 metrów. No ale mówił w studiu Rafał Kot, wiele będzie zależało od warunków wiecznych, odnoszenia. No, z tymi warunkami wiecznymi dzisiaj różnie tutaj bywa. Wiatr momentami wieje dość mocno, momentami zupełnie niemal go nie ma. Tak właśnie było podczas skoku Amerykanina, bo jak Państwo widzą, ma odjęty tylko jeden punkt. Ale jestem przekonany, że dzisiaj te długie loty będziemy podziwiać, tak chociażby jak podczas serii próbnej, kiedy to 233,5 skoczył Noriaki Kasai, 232,5 Anders Fanem, a tymczasem Harry Oli, dwa medale Mistrzostw Świata w lotach w konkursie drużynowym, ma na swoim koncie w 2008 i w 2010 roku. Ten srebrny z Oberstdorfu z 2008 roku i brązowy z Planicy z 2010. Indywidualnie Harry Oli najlepszy, szósty właśnie w 2008 roku w Oberstdorfie, ale teraz 153,5 metra zaledwia, więc bardzo krótki skok reprezentanta Finlandii, 24 wczoraj w kwalifikacjach, wczoraj 145 metrów, dzisiaj w serii próbnej 203,5. No nie udało mu się niestety powtórzyć takiego lotu, jaki zademonstrował nam kilkadziesiąt minut temu. 0,9 punktu będzie miał odjęte Harry Oli za teoretycznie korzystne warunki. Aktualnie oczywiście on na prowadzeniu, ale z mizerną odległością. Podczas serii próbnej 21 skoków powyżej 200 metrów oglądaliśmy. Na razie zaczęło się to słabiuteńko, być może dlatego, że właściwie nie ma w tej chwili wiatru. Nie wiem, czy nie nazbyt nisko zaczęło żyli ten konkurs, no ale 20 belka startowa i z niej Koreańczyk Choi. Ale on też ląduje bardzo, bardzo bliziutko. No, na razie nie mamy lotów, mamy skoki, dosyć długie skoki narciarskie. Harry Oli 153,5, 145 Glazer, no a Wenchul Choi 130,5 metra. No ale wiatru rzeczywiście prawie nie ma. Nieznaczne podmuchy, minimalne właściwie z tyłu skoczni. Dodane punkty dla Koreańczyka właśnie za wiatr. No ale na razie on jest na trzecim miejscu po skokach trzech zawodników. A z numerem czwartym Władysław Bojarincew, reprezentant Rosji. Najdłuższy skok, jaki oddał tutaj w Kulm wczoraj i dzisiaj, to 173,5 metra. Pierwszy skok treningowy. Dzisiaj w serii próbnej było nieco krócej. No. Teraz podobnie, bo Bojarincew skacze tutaj powtarzalnie. 145 w kwalifikacjach, to było bardzo słabo, 26 miejsce. Później 173,5 w treningu, dzisiaj 170,5. Teraz będzie miał odjętych aż 6 punktów za skok na odległość 161,5 metra. Reprezentant Rosji, którego rekord życiowy to 190 metrów właśnie z tej skoczni z zeszłego roku. Jeżeli chodzi o Władysława Bojarincewa, to skoczek, który debiutuje na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich. Jest liderem Rosjanin. No, 2,8 punktu wyprzedza Fina Olego. Michael Glazer na miejscu trzecim. Radik Zaparów za moment powinien nam się pokazać, reprezentant Kazachstanu. No, po raz trzeci startuje w Mistrzostwach Świata w lotach. Jest jednym z pięciu zawodników, których mamy na liście startowej w pierwszej serii, który nigdy w karierze do tej pory nie poleciał powyżej 200 metrów. Jego rekord życiowy 196,5 metra uzyskany w Planicy w 2007 roku. Radik Zaparów. Ale teraz około 100
60-metrowa odległość. Na razie prowadzi Bojarincew z odległością 161 metrów. Radik Zaparow podobny skok wykonał przed momentem. Będzie miał odjętych 4,6 tak naprawdę po korekcie za wiatr. 157,5 metra to odległość uzyskana przez reprezentanta Kazachstanu. Będzie przegrywał z Bojarincewem zarówno odległością, jak i punktami odjętymi za wiatr, bo ma ich więcej. Jeżeli ktoś chce zostać mistrzem świata w lotach, musi latać, to przede wszystkim, ale równo daleko w czterech skokach, bowiem dopiero po czterech seriach. Cztery serie wyłonią tego najlepszego lotnika na świecie. Na razie na trzecim miejscu Radik Zaparow za Władysławem Bojarincewem i Harry Oli. A za moment Tomasz Maczura, 19-letni Czech, objawienie tak naprawdę, jeżeli chodzi o te loty tutaj. 215 wczoraj na treningu, 207,5 dzisiaj podczas serii próbnej. I proszę zobaczyć, jak poszybował teraz Tomasz Wanczura, najmłodszy skoczek w gronie rywalizujących o tytuł mistrza świata. Teraz w tym pierwszym skoku znakomicie otwiera rywalizację w lotach. 210,5 metra. Wprawdzie będzie miał odjętych ponad 10 punktów za wiatr, ale wysoko oceniony. 3 razy po 18,5, 2 razy 18 i ta odległość 210,5 metra. Pięknie, wielkie brawa dla 19-letniego skoczka z klubu Dukla Liberec. No tak, najmłodszy uczestnik, jak powiedziałeś, właściwie debiut pod każdym względem, bo on do tej pory niezbyt często prezentował się w jakichkolwiek zawodach. No a tutaj bez żadnego respektu 215 skoczył wczoraj w serii treningowej. Dobry wynik w kwalifikacjach. No i teraz 210,5 metra. Pierwszy powyżej 200 metrów lot na pierwszej serii zawodów. 210,5 metra to rekord życiowy Włocha Sebastiana Coloreda, który po raz piąty startuje w Mistrzostwach Świata w lotach. No ale jego wynik słabiuteńki, niespełna 150 metrów, jak mi się wydaje, uzyskuje Coloredo, który po raz piąty startuje w Mistrzostwach Świata. Najlepszy wynik, 24 miejsce przed 6 laty. A teraz 150-metrowa odległość reprezentanta Włoch. A dodam tylko, że Tomasz Wanczura, ten młody Czech, o 62 punkty ponad wyprzedza Władysława Bojarincewa. No to jest przepaść. Chociaż z drugiej strony 1,2 punktu to metr na skoczni do lotów. Jeżeli tutaj można skakać po 230, no i można skakać po 160, a różne wypadki się zdarzają, więc tutaj stracić i odrobić w jednym skoku można naprawdę bardzo, bardzo wiele punktów. Na szóstym miejscu w tym momencie Sebastian Coloredo, na przedostatnim, na ostatnim siódmym na razie Huang Chul-Choi z Korei. Liderem cały czas Tomasz Wanczura, Czech, po skoku na odległość 210,5 metra, a to Denis Korniłow, szóste jego mistrzostwa świata w lotach. Najlepszy jego start to 22 miejsce w Vikersund w 2012 roku. Bardzo nisko szybował nad ze skokiem Denis Korniłow. 184,5 metra to jego odległość dzisiaj serii próbnej. Był to najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy w jego wykonaniu, biorąc pod uwagę wczorajsze treningi i kwalifikacje. Teraz 179,5 metra. Będzie miał odjętych, w tym momencie komputer pokazuje, 8,1 punktu noty. No takie sobie, wszystko wskazuje na to, że Denis Korniłow będzie na drugim miejscu za Tomaszem Wanczurą. Tak, bo to druga odległość, wyraźnie lepsza od będącego na razie na drugim miejscu jego rodaka Władysława Bojarincewa. Musi zatem być klasyfikowany na drugim miejscu Denis Korniłow, ale ze sporą stratą 39 punktów do Wanczury. A za chwilę, proszę Państwa, na rozbiegu zobaczymy Kanadyjczyka Mackenzie Boyd-Clausa. Widzieliśmy go przed 2 laty w Harachowie, w tym dwuseryjnym konkursie. Wtedy zajął 30 miejsce. Wczoraj tutaj 212,5 metra, dziś w serii próbnej także ponad 200-metrowy lot Kanadyjczyka. No i teraz też wygląda, że będzie to niezły wynik. Druga odległość, 200 metrów tym razem nie udało się osiągnąć, ale na pewno ponad 190 metrów uzyskał. A zatem drugi wynik pierwszej serii konkursu. Tak, bardzo lubi latać Mackenzie Boyd-Clause, 194 metry. Patrząc na jego wyniki, jakie tutaj osiągał, to tak naprawdę na 4 do tej pory, to już piąty był skok, ale na 4 do tej pory wcześniej oddane skoki trzykrotnie łamał granicę 200 metra, a teraz był blisko 194 metry. No i będzie na drugim miejscu za Tomaszem Wanczurą ze stratą 17,5 punktu jednak do liderującego Czecha. Tomasz Wanczura, Mackenzie Boyd-Clause, Denis Korniłow, czołowa trójka, a za moment będziemy oglądać 25-letniego Ville Larinto, reprezentanta Finlandii, który... No także można powiedzieć, że zbyt wielkiej, bogatej przeszłości, jeżeli chodzi o start w Mistrzostwach Świata w lotach, nie ma.
To będą jego pierwsze mistrzostwa świata w lotach narciarskich. W normalnych mistrzostwach świata, owszem, trzykrotnie brał już udział. No i popatrzmy, Ville Larinto. Przeciętny skok, okolice 160 metra. Także zrezygnowany Ville Larinto. Korzystne warunki, bowiem cały czas jest ten ruch powietrza pod narty, chociaż w przypadku Larinto bardzo minimalny. Tylko będzie miał odjętych 1,3 punktu. 155,5 metra to odległość, jaką uzyskał Finn, który no, popisywał się tutaj ponad 200-metrowym lotem wczoraj podczas pierwszego skoku treningowego 209. A dzisiaj w serii próbnej 188. Aktualnie Ville Larinto na piątym miejscu. Za chwilę Ilmir Hazetkinow, a potem dwaj Polacy, Dawid Kubacki i Klemens Murańka. Trzeci z naszych reprezentantów, Stefan Hula, ma 22 numer startowy. A Ilmir Hazetkinow, podobnie jak Larinto, debiutuje na Mistrzostwach Świata w lotach. Wczoraj skoczył 183,5 metra, ustanowił tym wynikiem swój rekord życiowy. Dziś go poprawił w treningu, uzyskując 193 metry. Teraz dużo bliżej, no ale powyżej 170 metrów, jak mi się wydaje. No i być może 174 metry wystarczy do tego, by awansować do kolejnych serii. Przypominamy, ta pierwsza seria z udziałem 40 zawodników i już po tej pierwszej serii 30 najlepszych będzie skakało w drugiej dniu dzisiejszym i w trzeciej, w czwartej jutro. Hazetkinow 174 metry, 10,7 punktu odjęte za wiatr. Dość dobre warunki, wiatr około 0,8 metra na sekundę na ogół z dołu skoczni. No i te odjęte punkty decydują o tym, że w tym momencie Rosjanin jest na czwartym miejscu za Banczurą, Bajtklausem i Korniłowem. A Tomasz Banczura jest pierwszym skoczkiem, który awansował do kolejnych trzech serii. A na belce startowej Dawid Kubacki, 203,5 metra z Vikersund z 2013 roku, to jego rekord życiowy. 202 metry wczoraj w kwalifikacjach, dzisiaj 172, teraz wieje pod narty. Oby Dawid to wykorzystał, jeszcze, brawo! Brawo Dawid, walczył o tę odległość, wyszarpał te metry, szczególnie w tej drugiej fazie. Bardzo aktywny w powietrzu Dawid Kubacki, to się odbije na odległości. Ponad 200-metrowy lot Dawida Kubackiego, będzie miał odjętych 8,5 punktu. 208 metrów Dawida, a więc no, 2,5 metra, tak, nowy rekord życiowy. Do tego 2,5 metra bliżej niż Tomasz Banczura, będzie miał odjęty Dawid w tym momencie 10,2 punktu. Noty wcale nie takie złe, po 18 od czterech sędziów. Jeden sędzia, Marek Pilch, na pierwszym stanowisku, no, ocenił dość surowo, bo on jako jedyny dał 17 Dawidowi Kubackiego. I na drugim miejscu Dawid Kubacki ze stratą 2,5 punktu, ale co najważniejsze, jest w kolejnych seriach nasz reprezentant. Brawo Dawid za 208 metrów. Klemens Murańka, 25 przed dwoma laty w Karachowie, 12 w kwalifikacjach w dniu wczorajszym, 221,5 metra, rekord życiowy. No i liczymy, że Klemens, podobnie jak przed momentem Dawid, także będzie w stanie skoczyć dość daleko. Również te złe warunki, wiatr pod narty. No i na czerwonej linii, w pobliżu punktu konstrukcyjnego, czyli 200 metra, wylądował Klemens Murańka. To oznacza, że jego również powinniśmy zobaczyć w serii finałowej. 198 metrów odległość reprezentanta Polski. Tylko 5,2 punktu odjętych za wiatr. No więc można powiedzieć, że to jest trzeci w tym momencie wynik podczas dzisiejszej pierwszej serii Mistrzostw Świata w lotach. Dobry występ Dawida Kubackiego, dobry także Klemensa Murańki. Dwóch biało-czerwonych będziemy mieli na pewno w drugiej, trzeciej i czwartej serii. Tak. O lądowanie, jak widzimy, troszeczkę niepewne. Źle podchodził do tego lądowania, stąd to ceny sędziowskie niskie, 17, 17,5 punktu, ale Klemens jest na trzecim miejscu. Banczura, Kubacki, Murańka, czołowa trójka i ta trójka ma awans do kolejnych serii. No tak, ale to był efekt tego, że podobnie jak Dawid Kubacki, taki Klemens do końca walczył o odległość. No ale teraz popatrzmy. Robert Kraniec. Cztery skoki dodane do tej pory i czterokrotnie powyżej 200 metrów. Świetnie czuje się na tak potężnych skoczniach. Lubi latać daleko i pokazuje to podczas tego skoku konkursowego. Jego rekord życiowy 244 metry z Vikersund z 2012 roku. To jest przecież mistrz świata w lotach, jeden z czterech, który startuje w dzisiejszym konkursie. Oprócz niego Noriaki Kasai, Simon Aman i Severin Freund, a Robert Kraniec triumfował właśnie w Vikersund w 2012 roku.
Teraz 204,5 metra, pół metra dalej niż podczas serii próbnej. Będzie miał odjętych 4,9 punktu. Noty podobnie jak Dawid, po 18 od czterech sędziów. Jeden dał 17,5, Marek Pilch. I na trzecim miejscu wygląda na to będzie reprezentant Słowenii. A jednak na drugim, jednak wyprzedził Dawida o 1,4 punktu za Tomaszem Wanczurą, a o 1,1 punktu przed Dawidem Kubackim Robert Kraniec. To były ósme mistrzostwa świata Roberta Krańca, złotego medalisty indywidualnie, brązowego w drużynie w 2012 roku, który w tym momencie jest na drugim miejscu za nieoczekiwanym liderem, tym najmłodszym uczestnikiem rywalizacji, Tomaszem Wanczurą. No ale mamy, proszę Państwa, trzy loty powyżej 200 metrów i jeden blisko tej granicy, Klemensa Murańki. Teraz, jak widzimy, nieco mocniejszy wiatr, raczej z dołu i z boku skoczni. No i kolejny zawodnik, Kento Sakuyama, nie będzie mógł na razie pojawić się na rozbiegu. Wspominaliśmy, 24. Mistrzostwa Świata w lotach, po raz piąty rozgrywane tutaj na skoczni Kulm. Wcześniej to było w 75., 86., 96. i 2006. roku. W historii Mistrzostw Świata w lotach tylko jeden medal biało-czerwonych wywalczony przez Piotra Fijasa w Planicy w 1979 roku. Tak, wtedy mistrzem świata był Armin Kogler, który wczoraj podczas ceremonii otwarcia pełnił zaszczytną funkcję obok innych wielkich austriackich mistrzów jak Ernsta Vettoriego, Toni Innauera, Andrasa Goldbergera czy Martina Kocha, którzy wnosili tutaj austriacką flagę. Była przemówienia, były występy, m.in. Conchita Wurst zaśpiewała tutaj piosenkę, uroczysta ceremonia otwarcia, prezentacja wszystkich zespołów, które biorą udział w dzisiejszym konkursie 40 skoczków z 16 krajów. To jest reprezentacja zawodników, którzy rywalizują w pierwszej serii konkursu o tytuł Mistrza Świata. A to Aleksander Wielki, tak nazywa się orzeł, do którego przymocowana jest kamera i bardzo efektownie to wygląda, kiedy orzeł startuje z samego szczytu rozbiegu, z dachu tego budynku niemalże i później takim dostojnym lotem zmierza w kierunku ze skoku, gdzie czeka na niego jego opiekun. Wspominałeś o tym trzecim miejscu Piotrka Fijasa. Czekamy cały czas na ten medal kolejny po 1979 roku. Mówiliśmy, w 1972 to wszystko się zaczęło. Walter Steiner wtedy pierwsze miejsce, Heinz Vossi-Piwo z Niemiec miejsce drugie, Jiří Raška na trzecim miejscu, reprezentant Czechosłowacji. A ostatnie mistrzostwa 2014 rok, Harachow, jak wszyscy pamiętają, Severin Freund złoto, Anders Bardal srebro i Peter Prewc z brązowym medalem. Peter Prewc, który wyrósł tutaj na głównego faworyta do złota, patrząc na to, w jaki sposób skacze tutaj reprezentant Słowenii. Dzisiaj 224,5 metra w serii próbnej. Oczywiście nie był to najdłuższy lot, ale w najtrudniejszych warunkach i stąd też tę serię próbną Słoweniec wygrał. W sumie w historii Mistrzostw Świata w lotach najwięcej medali Svena Hanawalda i Waltera Steinera, Niemca i Szwajcara, obaj dwukrotnie wygrywali, po jednym razie stawali na drugim stopniu podium, w sumie zatem mają po trzy medale zdobyte na Mistrzostwach Świata w lotach. Dwa razy wygrywał te zawody Norwek Roar Ljokelsøy, no a liczna grupa skoczków wygrywała po jednym razie, zdobywając także niektórzy z nich medale srebrne lub brązowe, jak chociażby nieobecny tym razem Gregor Schlierenzauer, który można powiedzieć jest twarzą tych mistrzostw na wielu plakatach, na wielu billboardach. Właśnie Gregor Schlierenzauer pokazywany, ale jak wiemy, Austriak na razie zawiesił swoją karierę. Tymczasem po kilku minutach oczekiwania Kento Sakuyama, reprezentant Japonii, 15 na liście startowej. Tylko dwóch Japończyków przyjechało na te mistrzostwa, Kento Sakuyama i Noriaki Kasai. Kento Sakuyama uzyskuje słaby rezultat. Zmieniły się troszeczkę warunki, on będzie miał dodane punkty, co nie zmienia faktu, że 160 metrów to zbyt krótko, by rywalizować z tymi największymi, z tymi, którzy w tym momencie prowadzą, jak choćby Wanczura, Kraniec, Kubacki czy Murańka. Wprawdzie Dawid Kubacki miał odjęte 10,2 plus 8,4 ma Kento Sakuyama, ale odległością to jest przepaść punktowa między Dawidem a Kento Sakuyamą. Tak, zatem Mackenzie Boyd-Klaus, reprezentant Kanady, jest kolejnym zawodnikiem, który zapewnia sobie awans do drugiej rundy rywalizacji. Kento Sakuyama na razie na miejscu siódmym, liderem Wanczura, Kubacki na trzecim miejscu, Murańka na miejscu czwartym.
Czekamy na start kolejnego zawodnika, a kolejnym z 16 numerem startowym powinniśmy oglądać Lauri Asikainena. Siedzi i czeka w tym momencie Lauri Asikainen na to, by mógł zasiąść na belce startowej. To są jego drugie mistrzostwa świata w lotach. Dwa lata temu w Harachowie zajął indywidualnie 17 miejsce. Znowu jakieś pogorszenie warunków. Kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj na skocznie pomiędzy miejscowościami Teuplice a Bad Mittendorf, wówczas było piękne słońce, niebieskie, błękitne niebo. W tej chwili już pojawiły się zewsząd chmury. Rzeczywiście prognozy pogody wspominały o tym, że może zacząć padać śnieg, że może zerwać się wiatr. Miejmy nadzieję, że uda się to wszystko przeprowadzić jeszcze przed tym przed ewentualną zmianą pogody. Jest już zielone światełko dla Lauri Asikainena i popatrzmy na reprezentanta Finlandii. Najdłuższy jego skok to 163 metry wczoraj podczas pierwszej serii treningowej. No i niestety nie poprawi tego swojego skoku. Bardzo krótko, blisko Lauri Asikainen i tym samym najprawdopodobniej pożegna się ze startem w konkursie indywidualnym reprezentant Finlandii. Będzie miał odjęte 2,3 punktu, tylko bardzo niskie noty od sędziów, od 14 do 15,5 punktu, 143 metry. Druga od końca tak naprawdę, odległość 143,5. Lauri Asikainena i na 14 miejscu w tej chwili reprezentant Finlandii. A za chwilę, proszę Państwa, Jan Matura po raz siódmy startuje w Mistrzostwach Świata w lotach. Reprezentant Czech przed dwoma laty w Harachowie 14 miejsce i to najlepszy wynik Matury w tych zawodach. Jego rekord życiowy 224,5 metra z Vikersund sprzed 3 lat. No a tutaj w serii próbnej dzisiaj uzyskał 191 metrów, ale Jan Matura w ostatnich tygodniach prezentuje coraz wyższą formę, podobnie jak Jakub Janda, chociażby w klasycznych skokach. Tym razem jednak musi znowu, podobnie jak wcześniej Kento Sakuyama czy Lauri Asikainen, poczekać na poprawienie się warunków, ponieważ jak widzimy, wiatr jest zbyt mocny, aby w tym momencie Jan Matura mógł skakać. Zamknięta skocznia. Skocznia, tak. Tam na górze troszeczkę. 10 punktów pomiarowych. Wspominałeś o Janie Maturze. No, to rzeczywiście siódme mistrzostwa świata w lotach narciarskich tego skoczka. W Harachowie 14. No i czekamy na to, aż pojawi się to zielone światełko, które umożliwi 35-letniemu zawodnikowi. 29 stycznia skończy 36 lat Honza Matura z Dukli Liberec na oddanie swego lotu. Anders Vanemel, on błyszczał, on tutaj latał bardzo daleko, 232,5 metra dzisiaj w serii próbnej, 233 wczoraj w kwalifikacjach, wcześniej w treningu 222. Tak, no Vanemel, przypomnijmy, nieoficjalny rekordzista świata w długości lotu, 251,5 metra z Vikersund z roku ubiegłego. Siódmy przed dwoma laty w Harachowie, no, a my widzimy Waltera Hofera konsultującego się chyba z Milanem Tepeszem, ale już na belce startowej Jan Matura. Na razie pomarańczowe światełko, ale być może warunki jest się zielone. Poprawiły, jest zielone, a zatem popatrzmy na, a miejmy nadzieję, lot reprezentanta Czech, Jan Matura. No, jest około 180 metrów, nieco powyżej 180 metrów uzyskuje Jan Matura. 184,5 metra, no to wydaje mi się awans do kolejnych serii, ponieważ ostatnim zawodnikiem, który się zakwalifikował, jest Denis Korniłow, a Rosjanin uzyskał 179,5 metra, a zatem 5 metrów dalej wylądował reprezentant Czech. Odjętych za wiatr 5,9 punktu, oceny od sędziów 17 punktów złożą się na notę reprezentanta Czech. No, tutaj warto może zwrócić uwagę, że przy skokach na skoczni dużej, normalnej, bazowe dla zawodnika jest 60 punktów, do których dodaje się bądź odejmuje punkty za przekroczenie bądź niedoskoczenie do punktu konstrukcyjnego. Na skoczni mamuciej to jest 120 punktów.
A to Gregor Deschwanden, 221,5 metra, rekord życiowy. W końcu udało mu się w serii próbnej polecieć ponad 200 metrów. Deschwandenowi 201, teraz no nie doleciał do 180 metra, bowiem wcześniej męczył się potwornie na tej skoczni. 150,5 w kwalifikacjach, gdzie był 23. W skokach treningowych po 140 parę metrów, 201 w końcu odpalił, a teraz 173,5 metra. Skoczka, który dwa lata temu w Karachowie zajął 23 miejsce. Będzie miał odjętych 1,9 punktu. 24-letni reprezentant Szwajcarii. 173,5 metra. Wydaje mi się, że no, powinny dać mu już kwalifikacje, ewentualne ósme miejsce. A dla Gregora Deschwandena w tym momencie noty po 16, 16,5, 17 punktów i na którym na ósmym miejscu jest Gregor Deschwanden za Denisem Korniłowem i jest ostatnim skoczkiem, który na razie ma kwalifikacje do kolejnych serii. A za moment Łukasz Chlawa, kolejny reprezentant Czech, po raz czwarty na Mistrzostwach Świata w lotach. Najlepszy wynik to miejsce 16, uzyskane w 2012 roku. Dziś w serii próbnej 201 metrów, a jego rekord życiowy 217,5. No i niezły skok Łukasza Chlawy, 200 metrów nie udało się osiągnąć, ale około 195 jest, jak sądzę, a to oczywiście jest wynik, który premiuje go awansem do kolejnej fazy rywalizacji. 191 metrów uzyskuje Łukasz Chlawa, 6 punktów odjętych za wiatr, oceny za styl 17, 17,5, 18 punktów, 191 metrów to jest szósta odległość. I na szóstym miejscu jest reprezentant Czech z awansem do dalszych serii. Cały czas liderem Tomasz Wanczura, Robert Kraniec na miejscu drugim. Ważna informacja dla nas. Trzecie miejsce to Dawid Kubacki, czwarte miejsce Klemens Murańka. Bardzo dobre skoki naszych reprezentantów. Dawid Kubacki 208 metrów, Klemens Murańka 198, a to Jurij Tepesz 244. Jego rekord życiowy z Planicy z zeszłego roku. A to jest skoczek, który także bardzo lubi latać, lubi duże obiekty. Tutaj stawał na podium w ubiegłym sezonie, był trzeci w konkursie Pucharu Świata. Teraz popatrzmy, powoli pomyka, gdzieś wyląduje daleko. Jurij Tepesz, najdłuższy skok, jaki oglądaliśmy w tym momencie. Lot, należałoby powiedzieć, bowiem pięknie, dostojnie można powiedzieć, pokonywał te metry Jurij Tepesz. 218,5 metra, a więc 8 metrów dalej niż dotychczasowy lider Tomasz Wanczura. Będzie miał odjętych sporo, bowiem 12,4 punktu w tym momencie pokazuje komputer, ale noty 19, 19, 19,5, dwa razy po 18,5 punktu. No i Jurij Tepesz tutaj zgłasza swój akces do walki o podium. Co do tego nie ma wątpliwości. Tak, no był trzecim zawodnikiem Mistrzostw Świata w 2012 roku w drużynie. W ubiegłym sezonie trzecie miejsce w końcowej klasyfikacji Pucharu Świata w lotach. 15 przed dwoma laty w Karachowie. No bez wątpienia jeden z lepszych lotników. No Igor Anianus zadowolony, bo forma Słoweńców pozwala liczyć na to trenerowi, że w drużynowej rywalizacji też będą bardzo mocni. Tak, pierwszy jest liderem Jurij Tepesz, 10,4 punktu przed Tomaszem Wanczurą. Manuel Popinger, reprezentant gospodarzy, debiutujący na Mistrzostwach Świata w lotach, siódmy w kwalifikacjach. O, też wygląda na to, że to będzie ładny, ponad 200-metrowy lot. No nie tak daleki jak Jurija Tepesza przed momentem, ale Popinger ma rekord życiowy 215 metrów. Dziś w serii próbnej uzyskał 203, a teraz 204 metry, a więc dobry wynik reprezentanta Austrii. 9,5 punktu odjęte za wiatr z dołu skoczni, około 0,7 metra na sekundę. Niezłe oceny sędziowskie, 3,18, 2,18,5 punktu. 204 metry. No zobaczymy, które to da Popingerowi miejsce. 204,5 krańca dało miejsce, daje miejsce trzecie. 4,9 punktu miał odjęty Kraniec. Popinger 9,5 punktu.